Cześć, zgodnie z zapowiedzią nagrywam taką krótką zapowiedź i typy na pierwszą kolejkę Plus Ligi, która startuje już jutro w piątek w Lublinie. Luke zagra z Mistrzem Polski z Jastrzębia. I wydaje mi się, że no, że faworyt jest w tym meczu jeden, jasny, oczywiście Jastrzębie. Gospodarze mają swoje problemy, zwłaszcza na lewym skrzydle oraz na rozegraniu, bo wiemy, że Szymon Bereza tydzień temu złamał kciuka. I póki co nie znaleziono za niego zastępstwa w Lublinie. Na lewym skrzydle mało wsparcia gromilan Katić. Wiemy, że po urazie jest Wojtek Wodarczyk. No i po ciężkiej kontuzji wraca Kuba Peszko. I wydaje mi się, że tutaj na lewym skrzydle będą duże problemy Lublinian. A z kolei w Jastrzębiu wiemy też, że nie będzie szymurki, na jakiś czas wypada. Ale Kleve i Fornalta i tak jest raczej ich docelowa para przyjmujących. Obaj świetnie ułożeni technicznie zawodnicy. Myślę, że tutaj będzie dużo takiej cierpliwej gry z ich strony, nabitek, powtarzania akcji. Prawdopodobnie pierwszym atakującym będzie błaje. chociaż dobrze wiecie, że ja raczej jestem tego zdania, że na dystansie sezonu to raczej Hadrawa rozegra więcej setów i meczów. Aczkolwiek no, błaje też na pewno zdarzyło mu się takie spotkania, że zdobędzie po 25 punktów, bo wszystko, co będzie uderzał w blok, to będzie wylatywało na out. No, na środku też jest duża przewaga, jest bo bo jednak Głader i Wiśniewski, wsparci Dryją, no to jest y, bardzo doświadczeni, mocni zawodnicy. A pamiętajmy, że w Lublinie też brakuje Kuby Strułaka, który jest na Mistrzostwach Świata U21. No i Nowakowski to jest Janek, tak, doświadczenie, już ograny zawodnik, ale jednak po sezonie przestanym w kwadracie. Yy... Czy zagra Stajer, czy zagra Sobala, no to raczej to są zawodnicy, którzy jakąś tam przeszłością, tak, ale wiemy, no, że raczej do Jastrzębia się nie umywają. No na pewno dużo będzie na Filipiaku w Lublinie, no bo to mówiłem już o problemach na lewym skrzydle, dlatego uważam, że no, Filipiak będzie miał dużo ciężkiej pracy w sezonie, a też jest po takim szarpanym sezonie w Bełchatowie. Ale wydaje mi się, że skoro to jest taki pierwszy mecz u siebie, przed własną publicznością, dla Beniaminka, wydaje mi się, że seta ugrają, ale to wszystko na co ich stać. Yy, dlatego ten pierwszy mecz wydaje mi się, że zakończy się wynikiem 3-1 dla Jastrzębia. Drugi mecz w tej kolejce to moim zdaniem najciekawsze starcie. W sobotę 14.45 w Iławie yy, gospodarz Indykpol AZS Olsztyn zagra z Resowią. Yy, Tutaj wiemy, że ostatnio w sparingu Olsztyn łatwo pokonał Rzeszów, ale no, to był sparing wiadomo, jeszcze Rzeszów wtedy nie był w pełnym składzie. Aczkolwiek wydaje mi się, że tutaj moim faworytem jest Olsztyn w tym spotkaniu. No wiemy, w fantastycznej formie jest w sparingach Butryn, dodatkowo jest także świetny zmiennik Janek Król na ataku. Zagadką na pewno będzie Salechi, jak on się tutaj wkomponuje, bo w żadnym sparingu go nie widzieliśmy, poza tym chyba ostatnim z niemieckim zespołem ale też w razie czego mają odejście do Andringi. Na pewno też dziwne jest to, że Firlej nie grał w tych sparingach, grał Jankiewicz, dlatego wydaje mi się, że tutaj jest jakiś mały uraz Janka, ale też pod Jankiewiczem cały zespół dobrze wyglądał. Rzeszów mnie na tym etapie totalnie nie przekonuje. Cebul wiemy, zagra trzy mecze na 70% w ataku, kolejne trzy zagra na 30% i tak się to będzie mieszało. Muzaj dla mnie jest no na razie tak... No, nie jestem fanem tego rozwiązania. Dobrze, że jest bluckie, ale też ostatnie sparingi wiemy, że tak średnio wyglądały. Na pewno olbrzymią przewagę na środku ma Resowia, z tym, że też Kuba Kochanowski ostatnio nie grał, jest chyba po jakimś tam lekkim urazie. Ale też wiemy, że Fabian mało grad z, tym, z tymi środkowymi. E, aczkolwiek no, w klubie to może być inaczej, wiadomo, inny system gry. Dużo na pewno będzie na Dero w Rzeszowie. Jestem tutaj o tym przekonany, z tym, że też wiemy, że Dero jest y, po połowie sezonu przysiedzianej na ławce w dynamie. Na ten moment wydaje mi się, że Ośniem wygląda mocniej. To będzie długi, taki ciężki mecz, ale stawiam tutaj 3-2 dla Indykpolu. Trzeci mecz tej kolejki to jest w Nysie. Stal zagra z Zaxą. No tutaj oczywiście faworyt jest jeden, jasny i wyraźny. Nysa na pewno wzmocniła się na środku. Stal to moim zdaniem będzie duże wzmocnienie względem Lemańskiego. Ale na tym lewym skrzydle Łapczyński był taką opcją ofensywną, a duet kwasowski pęczew, choć wydaje mi się, że w trakcie sezonu więcej niż pęczew będzie grał Bućko, ale chyba na ten moment pęczew będzie podstawowym zawodnikiem. Na pewno w defensywie świetnie, raczej przyjęcie ten zespół będzie przytrzymane. To zresztą tam trener Stelmach mówił w jednym z wywiadów, że z tyłu wyglądają bardzo dobrze. No ale tej mocy może zabraknąć. Na pewno, podobnie jak w Lublinie, Bentara będzie bardzo obciążona ofensywnie ale Komenda z Bentaro już wiemy jeden sezon ze sobą zagrali, więc raczej ta współpraca powinna się układać a Kędzierzyn no jest wiemy po lekkich takich modyfikacjach można powiedzieć, aczkolwiek na memoriale Gołasia wyglądał fantastycznie szczególnie współpraca Jonusza z Huberem, no różne warianty grali na tym środku nie wiemy co z Kamilem Semeniukiem, tak, bo póki co nie grał, ale jest Wojtek Żaliński, wiadomo uznana marka w naszej lidze, także na pewno pełnowartościowy zmiennik no jeśli miałbym typować, to uważam, że na dystansie sezonu całego zasadniczego dalej twierdzę, że Kędzierzyn zdominuje rozgrywki. Wiadomo, tam pojedyncze mecze może im się zdarzyć wtopić, nie wiadomo co będzie w playoffach, ale wydaje mi się, że będzie to równo pewnie grający zespół. No i nie spodziewam się tutaj żadnych kłopotów dla nich z Nysą i w tym meczu stawiam, że wygrają do zera. Sobota wieczór na szczęście jest wolna, więc będzie można w spokoju obejrzeć sobie Fame MMA A w niedzielę o 14.45 do dorosłku kolejne bardzo ciekawe starcie. Zawiercie zagrał siebie z suwałkami. W zeszłym sezonie to były takie dwa można powiedzieć równe zespoły, ale w tym wiemy zawiercie ruszyło na łowy transferowe. No i tak na pewno po sparingach widać, że podstawowym atakującym póki co, no i tak też moim zdaniem się utrzyma, będzie Dawid Konarski. Yy, chyba Kawana gra więcej więc myślę, że Kawana, przynajmniej na początku sezonu bo też to jest jego drugi sezon w tym klubie yy, będzie podstawowym rozgrywającym Tawaresz myślę, że póki co będzie na podwójnych zmianach z Malinowskim ale absolutnie nie wykluczam, że raczej Tawaresz może wygryźć Kawanę w późniejszej fazie sezonu no ale w skrzydło wiemy, konta jest po fantastycznych igrzyskach, Kowacewicz Magik, Technik Muraż, szakrobata, wszystko zrobi z niczego i nic ze wszystkiego, może to, można tak powiedzieć o nim. Na środku jest duża zmiana, bo zniszczą i szalacha, także wsparcie Patrykiem Niemcem. Także tutaj no, na pewno może być kiepsko z przyjęciem w duecie Żurek-Konte. Bo Żurek wydaje mi się, że niestety jeśli chodzi o element przyjęcia, to jest jednym ze słabszych liberów w pluslizę. Na pewno w obronie nie można mu nic zarzucić, ale jeśli chodzi o przyjęcie. Raczej jest w tej dolnej, że tak powiem, części. A suwałki co? Tak naprawdę na lewym skrzydle są spore zmiany, bądź został, tak wiemy, że to jest praktycznie pewnie, jaki gwarant wysokich procentów i dużych zdobyczy punktowych co mecz. Tu Aniga dalej zostaje, takwam będzie na pewno podstawowym środkowym. No i jeśli chodzi o drugi środek, to będzie rywalizacja pomiędzy Sapińskim a smolińskim. Raczej na początku myślę, że Sapiński, zobaczymy, jak to się dalej rozwinie. No i co? Na prawym skrzydle wydaje się, że będą takie dwa duety defensywno-ofensywne. Pierwszym chyba jest Łukasik z Buchowskim, tak wnioskuję po sparingach, że to będzie podstawowa na początku sezonu para w suwałkach, a na zmianie będzie halaba z Klinkenbergiem oraz Mateusz Laskowski Chociaż no, dla któregoś z nich zabraknie miejsca prawdopodobnie w 14, bo mają 15 zawodników pod kontraktami. No tutaj typuję, że przewaga własnej hali i jednak mocniejszy skład zawiercia przeważy, ale nie zdziwię się, jeśli to będzie długi mecz. Aczkolwiek wydaje mi się, że za 3 punkty 3-1 wygra zawiercie. Niedzielne popołudnie, 17.30 w Katowicach GieKSa gra z treflem. No w wiemy, praktycznie cały skład został utrzymany. Jedyna mało znacząca, w cudzysłowie oczywiście, mało znacząca zmiana to jest... Kampa za Janusza, ale też na pewno dużo w grał Kozub, dlatego tutaj wydaje mi się, że na tej pozycji będzie otwarta rywalizacja pomiędzy nimi, aczkolwiek no raczej można się domyślić, i że raczej to Kampa będzie tym podstawowym graczem w większości meczów, także tak naprawdę wiemy, czego się po tym zespole spodziewać, na pewno to będzie solidna siatkówka, samo mocno przemodelowana na tym lewym skrzydle, wiemy, że nie ma russo, który jest kontuzjowany, Kiroga w sparingach grał chyba tylko w jednym z tego, co widziałem, i też no, nie porwał zdecydowanie. Dużo będzie na Kubie Szymańskiej na pewno w tym sezonie. Wydaje mi się, że to będzie od pierwszego meczu do ostatniego podstawowy gracz tego zespołu w tym sezonie. Też w średniej formie jest Jarosz, ale teraz też nie ma musiała, który jednak jako rezerwowy spisywał się moim zdaniem bardzo dobrze w poprzednim sezonie. Będzie domagała, zobaczymy. Też jestem ciekaw. Rozgrywającego, który wiemy, że też łączył jeszcze do niedawna występy z rozegraniem, jako też, grał też jako przyjmujący. Dlatego wydaje mi się, że tutaj może być takim nimirem z czasów rozegrania. Dużo może być ataków z drugich piłek, ofensywnej zagrywki w jego wykonaniu, ale na ten moment Giekse wygląda źle. Jeśli wróci Russo, no to jakoś to na pewno będzie zbilansowany zespół, ale w tym momencie wydaje mi się, że no własna hala, Seta wygrają, ale to wszystko na co ich stać w tym meczu i Tref wygra 3-1. Niedziela wieczór to mecz w Radomiu. Czarni zagrają z projektem Warszawa. No Radą wiemy, że ma swoje problemy, bo tak naprawdę ma dwóch takich pełnoprawnych środkowych tylko lemańskiego i niedawno zakontraktowanego Parkinsona. Z kontuzją jest Michał Ostrowski. No też mocno zmieniony skład, jeśli chodzi o Czarnych, względem poprzedniego sezonu. No niestety, wydaje mi się, że to jest jeden z głównych faworytów do spadku. Faryna wiemy, no to jest taki, można powiedzieć, jeździć bez głowy, ale często gdzieś tam przez ten blok przełamuje, łamie ręce i, i dobrze to często wyglądało w benzinie, ale wiemy, no Będzin grał bez żadnych oczekiwań, tak, teoretycznie w Radomiu te oczekiwania powinny być nieco większe. Lewe skrzydło pełniakiem wydaje się być Berger po sparingach do gry zobaczymy czy Santana, czy, czy Rusin będzie tym drugim przyjmującym raczej Santana, a wiemy, że to jest też gracz chimeryczny po tym nie Rusin jestem ciekawy jak się sprawdzi z tymi swoimi 180, 182 centymetrami na poziomie plus ligi aczkolwiek wiemy, że to jest bardzo skoczny dynamiczny zawodnik, dlatego tym nadrabia ale raczej wydaje mi się, że Santana będzie do duetu z Bergerem projekt też praktycznie niewiele zmienił, wymienił, dodał tylko Petkowicza do tej swojej mieszanki no na pewno to będzie duże wzmocnienie, chociaż Superlak wyglądał też momentami w zeszłym sezonie dobrze, ale jednak Petkowicz miał fantastyczny sezon w Ełchatowie po sparingach wnioskuję, że pierwszym rozgrywającym będzie Blankenau, a nie Trinidad na pewno na Gołasiu zdecydowanie lepiej projekt wyglądał pod Kanadyjczykiem niż pod Hiszpanem co ciekawe często w grze Warszawian jest tak, że Kwolo, mimo tego, że jest najbardziej efektywnym graczem, to dostaje najmniej piłek, ale wydaje mi się, że wynika to z tego, że jednak Grobelny i Petkowicz są, wiemy, fizycznie zdecydowanie mocniejsi od Kwola i mogą ten blok przełamywać. A Kwolo też na pewno bardzo pomaga Grobelnemu w przyjęciu tego, pewnie nie widać jak z kamer telewizyjnych, ale ta robota jest zauważalna. No i też jest to przesunięty na piątkę, na dwójce teraz gra Grobelny przy rozgrywającym. Dlatego przy, dwa, przy dwóch ustawieniach Petkowicza w pierwszej linii jest przed nim kwolek, dlatego to też jest taki symbol, znak raczej, że dużo będzie gry przy igorze grobelnym, także Petkowiciu, ale wiemy też na pewno, że kwolo na wysokich piłkach będzie po swojemu rzeźbiu. I tutaj moim zdaniem mecz zakończy się zwycięstwem 3-1 projektu. Pierwszą kolejkę kończymy w poniedziałek o 20:30 w Lubinie. Kuprum zagra ze Skrow. No wiemy dziś, to oficjalnie zostało wszystko ogłoszone. Taylora Sendera skrze nie zobaczymy. Za niego będzie Dick Coy i zaczną od tego gracza, który był no, mocno był krytykowany ten ruch, tak? Ale tak naprawdę skra już szyła z niczego, tak naprawdę, bo już było bardzo mało graczy na rynku, gdy ta sprawa z Sanderem tak naprawdę się zaczęła. Bardzo dobrze wygląda w sparingach Dicko. Jestem naprawdę pod wrażeniem gry tego zawodnika. Jestem przekonany, że na początku sezonu będzie podstawowym graczem skry. Co ciekawe, też zdarzyło mu się kiwać. To jest raczej do niego niepodobne, ale skuteczne były te kiwiego w jego wykonaniu na turnieju gigantów siatkówki. No, z mistrzostw Azji wraca Mila Tebadipur i no, to będzie podstawowa para na początku sezonu w skrze. No Miliat jest po bardzo średnim, bardzo słabym raczej jednak sezonie poprzednim, jestem ciekawy jak się odbuduje, czy się odbuduje w ogóle, Sawicki na pewno zgłasza gotowość do wejścia, no i ciekawe co z Techtem, bo chyba jest nadal kontuzjowany, bo w Schweringach w ogóle go nie było widać. Wiemy, że dopiero od kilku dni w Bełchatowie jest Atanasjewicz, który no jest po takim szarpanym Eurowolej. Miał i dobre, i słabe występy. Dlatego nie zdziwię się, jeśli to Damian Schulz będzie z początku sezonu podstawowym atakującym Skry. No na środku zostali bieniek z Kłosem, tak? Grzegorz Łomacz na rozegraniu. Co do Lubiny, no na pewno zaboi strata Jimeneza. Odszedł do Korei. no Ciężko będzie znaleźć kogoś za niego na tym poziomie, ale w bardzo dobrej formie jest już Kapica na turnieju w Kobylance w zeszły weekend. Bardzo dobre procenty widziałem w statystykach. I też no, to jest inna charakterystyka, charakterystyka ataku, tak? Leworęczny zawodnik. No nie mają Gierżota, bo Gierżot jest... Po pierwsze na Mistrzostwach Świata U21, a po drugie wiemy, że w meczu z Bułgarią skręcił kostkę, więc no tydzień, dwa, no nie wiadomo jak poważnie jest to skręcenie, ale na pewno przez jakiś czas jeszcze będzie dla Kuprum niedostępny. Ale mają doświadczonych Walińskiego i Ferenca. No i Kuprum ma patet na tak? Wiemy, że w Bełchatowie przez ostatnie sezony to Kuprum wyjeżdżało z punktami stamtąd. Teraz będzie w Lubinie. I typuję tu ciężką przeprawę dla Skry, bo też wiemy, że no krótko są razem, bo dopiero co kadrowicze się zjechali. Dlatego wydaje mi się, że 3 do 2 będzie dla Skry w tym meczu. Dziękuję Wam za obejrzenie. Śmiało możemy dyskutować na Twitterze, jestem oczywiście gotowy. I na koniec taki bonusik ode mnie. Pokażę Wam mój skład na pierwszą kolejkę Wygraj Polską Ligę Siatkówki. Dzięki, cześć.